Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam na pewną dziwną historię, która ostatnio mi się przydarzyła i już teraz zachęcam Was do pisania komentarzy, jakie są Wasze teorie na jej temat. Jeżeli śledzisz mnie na Instagramie, to być może mignęło Ci, że wspominałam, że wraz z moim mężem przez ostatnie kilka weekendów, w zasadzie przez większość czerwca i na początku lipca, oglądaliśmy domy do kupienia. Marzy nam się przeprowadzka, większy metraż, no wiadomo o co chodzi. I słuchajcie, no właśnie, decyzja o kupnie domu wiąże się z oglądaniem naprawdę wielu przeróżnych nieruchomości. My przez ostatni miesiąc widzieliśmy ich, uwierzcie mi, bardzo, bardzo dużo. Do czego piję? Możesz w to wierzyć, możesz nie wierzyć, ale z pewnością chociaż raz w życiu doświadczyłeś sytuacji, kiedy to będąc w czyimś domu, w gościach, czułeś się nagle po prostu źle, niekomfortowo, nieprzyjemnie, chciałeś stamtąd jak najszybciej zwiać. Niektóre domy mają właśnie taką nieprzyjemną energię, do czego zwykle przyczyniają się ludzie, którzy w nim żyją. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka panuje między zamieszkującymi dom czy mieszkanie ludźmi, to czy jest między nimi miłość, czy się szanują, czy dbają o siebie nawzajem. Czasami wchodząc do czyjegoś domu, po chwili już wiesz, że żyją tam toksyczni ludzie, że dzieje się tam źle, a to wszystko po prostu ukrywają z jakąś taką ładną laurką, bo ta energia, która tam panuje, jest po prostu przytłaczająca. Z pewnością słyszałeś też o nawiedzonych domach. Te również nie zawsze, ale najczęściej charakteryzują się taką bardzo nieprzyjemną, złowrogą energią. Czuć od nich coś takiego niepokojącego, co sprawia, że dom, wiecie, mury, cegły, meble, wszystko co wchodzi w skład nieruchomości uznaje się za nawiedzone. No cóż, przyczyn może być wiele. Niektórzy badacze zjawisk paranormalnych doszukują się wyjaśnienia w czynach i energii zamieszkujących niegdyś dom ludzi. Energia ta była tak zła, że aż wsiąka w mury. Nawiedzenie domu może być też skutkiem tragedii, która się w tych murach wydarzyła. Nie bez kozery mówi się, że powinno się dogłębnie poznać historię nieruchomości przed jej zakupem i w końcu przyczyn w nawiedzeniu domu można się doszukiwać w przywoływaniu jakichś bytów, wywoływaniu duchów i w tego typu sprawach. Poza złowrogą, gęstą atmosferą, którą można czuć w takim nawiedzonym domu, często można odczuwać dziwne zapachy, słyszeć dziwne dźwięki, czy też, co bardzo charakterystyczne, można zauważyć, że mimo wielu okien w domu panuje taka irracjonalna ciemność. I to nie jest oczywiście gęsta jak smoła ciemność, ale mimo okien, mimo tego, że na dworze jest jasno, to w domu panuje taki szarość czy półmrok. I to wygląda tak nienaturalnie. O oznakach, że dom jest nawiedzony, bardzo szczegółowo opowiadałam w moim filmie na ten temat. Link do niego zostawię Wam w opisie. Polecam, jeśli nie oglądaliście, a chcielibyście się w to wgłębić. I słuchajcie, już przechodząc do historii, jak mówiłam, oglądaliśmy całą masę domów. Jednego dnia byliśmy w stanie obejrzeć nawet 8-9 nieruchomości i zwykle, kiedy idziemy gdzieś w gości i w czyimś domu czujemy się tak dziwnie i niekomfortowo, to możemy nie widzieć w tym, wiecie, nic niezwykłego, zwalać nasze samopoczucie na coś zupełnie innego. Tymczasem zupełnie inaczej ma się sprawa, kiedy jednego dnia odwiedza się właśnie na przykład 10 domów. Wiecie, że czujecie się dobrze, jesteście zdrowi, nic Wam nie dolega. W jednym domu jest super, za 10 minut macie oglądać drugi, wchodzicie do niego i bam! Czujecie te objawy, o których mówiłam przed chwilą, totalny spadek energii, taka ciężkość. I my tak właśnie mieliśmy. Oglądaliśmy całą masę domów, raz z agentami nieruchomości, raz bez nich. I jeden dom szczególnie mnie intrygował, ponieważ miał ogromną działkę, na której był staw oraz kawałek lasu. I uwierzcie mi, no coś niesamowitego. Dom z zewnątrz był bardzo ładnie wykończony, specyficznie, ale ładnie, w środku do remontu, no ale jego cena też nie była jakaś zabójcza, był w naszym budżecie i generalnie byłam go bardzo ciekawa i cały dzień
kiedy oglądaliśmy tamtego weekendu te domy, no to właśnie czekałam na tę godzinę, w którym mieliśmy oglądać ten konkretny dom. Nie będę Wam tutaj zdradzać, gdzie on jest, ani pokazywać zdjęć. Uwierzcie mi, że to była wieś zabita dechami, kolokwialnie mówiąc, przez którą przejeżdżał może jeden autobus, jeżeli w ogóle, więc lokalizacja i tak za dużo Wam nie powie, także mniejsza. Podjechaliśmy pod ten dom, musieliśmy poczekać chwilę na agentkę nieruchomości, ale już siedząc w aucie przed bramą, zauważyłam, że coś jest nie tak. Jakby czar tego domu wtedy prysł. Ale nie w takim sensie, że mi się nie podobał, bo wizualnie był super, ale roztaczał taką bardzo nieprzyjemną aurę. Mówiłam to mojemu mężowi, ale on w tamtym czasie jeszcze nic nie odczuwał. Wkrótce przyjechała agentka i właściciel otworzył nam bramę. Oglądaliśmy las, staw, wielki fragment ziemi, wszystko było naprawdę klimatyczne, chociaż no nie do końca zadbane, ale wiecie, to da się ogarnąć. Jednak, no, mieć dom z własnym kawałkiem lasu, własną dziką łąką, na której rosną zioła, to chyba marzenie każdej czarownicy. Właściciel był bardzo sympatyczny, chociaż nie chciał za dużo zdradzać, co już wydawało mi się dziwne. Po obejrzeniu ziemi, ogrodu, przyszedł czas na oglądanie samego domu i już wtedy zaczęło dziać się coś bardzo dziwnego, bo mój mąż mówił mi, że przechodząc przez próg tej nieruchomości, czuł się tak, jakby przechodził po czymś dziwnie gęstym. Ja natomiast od samego progu czułam się bardzo przytłoczona i już wiedziałam, że no nie kupimy tego domu. Nie mogliśmy jednak od tak wyjść, ponieważ był z nami i agent, i właściciel. No i wiecie, no głupio by było uciekać stamtąd bez słowa, albo pewnie tym bardziej dziwne by było, gdybym zaczęła mówić coś o energiach, które się tam unosiły, bo nie każdy w to wierzy, nie każdy chce o tym gadać. No a ja też niezapytana tematu nie zacznę. No i dlatego postanowiliśmy do końca obejrzeć ten dom. I wiecie co? Było tam pełno ogromnych, pięknych okien. Ściany też nie były jakoś wybitnie ciemne. Dom powinien być w takim razie dobrze oświetlony, a jednak nie był. W domu panował taki totalny półmrok i to było naprawdę niepokojące i nawet mój mąż, totalny sceptyk, zwrócił na to uwagę i zapytał się właściciela, czemu tak jest i czy coś z tym robił, a ten odpowiedział mu, że ten dom ma taki urok. No, nie wiem czy urok, jak dla mnie przydałoby mu się porządne oczyszczanie i ładowanie sprzyjającą świetlistą energią lub jakieś poświęcenie, jak kto woli, kto w co wierzy, ale ewidentnie coś z nim mocno było nie tak. Ja czułam się tam bardzo źle, czułam bardzo mocny ciężar na ramionach, myślałam tylko o wyjściu stamtąd, zupełnie nie chciałam przebywać w ogóle na tych ziemiach, w tej posiadłości. Czułam się obserwowana i co ciekawe, mój mąż również miał takie wrażenie i często oglądał się za siebie, rozglądał się dookoła, jakby myślał, że ktoś za nim stoi. Właściciel niejednokrotnie podkreślał, że on by nie chciał się wyprowadzać, że to jego dom, ale z różnych przyczyn musi go sprzedać. Pytałam się go, czemu sprzedaje dom, co go do tego zmusza i przede wszystkim, jaka jest historia tego domu. Swoją drogą pytam o to chyba wszystkich właścicieli nieruchomości, które oglądamy. No to wyobraźcie sobie, że tutaj nie uzyskałam żadnej odpowiedzi. To jak zwykle nie ma z tym problemu, z chęcią udzielają mi odpowiedzi. Tak tutaj właściciel był, no, dziwny. Nie chciał zdradzać historii domu, a dom ten nie był nowy, bo miał tak z minimum 20 lat. No i wiadomo, mógł nie chcieć dzielić się takimi informacjami i nie byłoby w tym, wiecie, nic dziwnego, gdyby ciągle nie powtarzał, że na pewno będzie się nam w nim wspaniale żyło, że ten dom potrzebuje młodych ludzi i że on już nie ma do niego siły. I jaki dziwny dobór słów, nie uważacie? Do czego nie ma siły? Do domu? Owszem, może nie chce mu się kosić trawy, wiadomo, dom to nie mieszkanie, więcej pracy trzeba włożyć w utrzymanie porządku. Mimo wszystko to był bardzo dziwny dobór słów i pomyślałam wtedy, że wyraża się o domu jak o osobie. Mega, mega dziwne. Pożegnaliśmy się z nim i z agentką, wsiedliśmy do auta i słuchajcie, auto nie chciało nam odpalić. Dopiero za trzecim razem odpaliło, ale niektóre osoby,
które nam towarzyszyły w oglądaniu nieruchomości, mocno się wtedy wystraszyły. Im bardziej oddalaliśmy się od tego domu, tym mniej odczuwaliśmy jego obecność, bo jak to mój mąż powiedział, kiedy stamtąd wychodziliśmy, że czuje się jakby był oblepiony tą atmosferą, tą energią, która tam panowała. Wieczorem tego samego dnia Patryka bardzo bolała głowa i śniły mu się okropne koszmary związane z tym domem, że jest w nim, ale nie ma drzwi i nie może z niego wyjść. Zupełnie tak, jakby ten dom go więził. Oczywiście porządnie go oczyściłam i wszystko wróciło do normy. Niemniej musicie przyznać, że cała ta historia jest bardzo dziwna. Jestem ciekawa, co o tym myślicie i czy spotkało Was coś podobnego. To nie jest moje pierwsze rodeo związane z tak mrocznym, energetycznie miejscem, a jednak nie sposób przyzwyczaić się do takich sytuacji. Naprawdę jestem bardzo ciekawa historii tego domu. Jeżeli film się Wam podobał, bardzo proszę o kciuki do góry, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to również Was do tego zachęcam. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.